Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl, ostatnie w 2021 roku. Zaczynamy od odzieży. Mamy dla Was kurtkę Pentagon Hoplite. Kurtka wyposażona jest w nowoczesną membranę StormTex. Od strony wewnętrznej została podszyta syntetycznym materiałem 160 GSM Primaloft. Materiał ten zapewnia doskonałą termoizolację, na długo zatrzymuje ciepło wytworzone przez ciało. Kurtka wyposażona została w aż 6 kieszeni. Na obu rękawach umieszczono szerokie panele Velcro, na których można umieścić np. moral patche. Kurtka zapinana jest na wodoszczelny dwustronny zamek błyskawiczny. Kolejna nowość to latarka morska BCB E-Flame. Jest to wytrzymała wodoszczelna latarka, która została pokryta ogumowaniem, które zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Latarka została wyposażona jako dodatkowy element łodzi czy tratw ratunkowych. Urządzenie posiada dwa przyciski, jeden z tyłu uruchamiający latarkę, a drugi umożliwiający nadawanie sygnału alfabetem Morsa. Zgodnie z konwencją SOLAS latarka przeszła testy szczelności, a także zrzutu w tratwie z wysokości 36 metrów. W tym odcinku będzie dość sporo o żywności. Jako pierwszą pokażemy Wam bojową rację żywnościową ARPOL RB1. Jest to skompresowana racja żywnościowa, która zapewnia całodzienną, wysokoenergetyczną dietę. Mamy tutaj trzy posiłki, a ich łączna wartość energetyczna to ponad 4000 kilokalorii. W środku znajdują się dodatkowe akcesoria higieniczne, takie jak na przykład papier toaletowy czy jednorazowa szczoteczka do zębów. Znajdziecie tam również zapałki. Całość jest szczelnie zapakowana, a firma ARPOL dostarcza swoje racje siłom zbrojnym RP. Pozostajemy przy produktach firmy ARPOL, oto energetyczny baton orzechowy. Jest to 40-gramowy baton orzechowy, którego wartość energetyczna to 225 kilokalorii. Produkt został hermetycznie i wodoszczelnie zapakowany, dzięki czemu jest odporny na trudne warunki. Taki baton przeznaczony jest nie tylko dla sił zbrojnych, mogą go używać również sportowcy, sprawdzi się podczas długich wypraw w góry czy biwakowania. Każdy lubi wypić ciepłą kawę w terenie, podnosi ona morale, dlatego mamy dla Was teraz kawę Growers Cup Brazil. Zaparzenie tej kawy jest bardzo proste, wystarczy zalać ją gorącą wodą. Kawa znajduje się w specjalnych zaparzaczach wielokrotnego użytku, które po użyciu wystarczy wypłukać i nasypać do nich świeżej kawy. Opakowanie tej kawy jest niewielkie i zmieści się w każdym plecaku. Takie opakowanie da Wam na pewno wiele przyjemności i podniesie morale, na przykład podczas długiej górskiej wędrówki. No i na koniec katana Tenryu Samurai z firmy Master Cutlery. Katana została wykonana z takich materiałów jak drewno, stal i skóra według tradycyjnych wzorów. Posiada głownię o grubości 7 mm wykonaną ze stali węglowej 1045. Rękojeść została wykonana z drewna. Katana posiada ozdobny metalowy jelec, tak zwaną cubek, na którą został naniesiony wzór z motywem smoka. Ten miecz świetnie sprawdzi się jako prezent dla kogoś, kto jest miłośnikiem sztuki i kultury Japonii. To tyle na dziś, a mi oczywiście nie pozostaje nic innego na zakończenie, jak zaprosić Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.